To niespodzianka z pewnością. Zawodów nie wygrał rozstawiony z jedynką Rosjanin Konstantin Krawczuk, czy grający z dwójką ulubieniec publiczności Niemiec o jamańskich korzeniach Dustin Brown. Nie zwyciężył też ubiegłoroczny triumfator, czyli Uzbek Faruk Dustow. Tym razem zadziałała magia Rogera Federera. Sąsiad i przyjaciel Marco Chiudinelliego, szwajcarski tenisista, ten mniej znany, wygrał finał z czeskim doświadczonym kwalifikantem Janem Hernychem 6-3, 7-6. Na trybunach hali Orbita zasiadło około 2,5 tysiąca kibiców. O losach pierwszej partii zdecydowało jedno przełamanie, które mimo starań Czecha Chiudinelli utrzymał do końca. Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana, a o jej losach musiał zdecydować tiebreak. W jego najważniejszych momentach Szwajcar wykazał się lepszą odpornością psychiczną i to on mógł cieszyć się z końcowego triumfu. Za zwycięstwo we wrocławskim turnieju Marco Chiudinelli otrzymał czek na 12 250 euro, 110 punktów do rankingu ATP oraz oryginalną statuetkę Krasnala tenisisty oddaną z brązu. W niedzielne popołudnie rozegrany został też finał gry podwójnej, w którym para francuska Albano Olivetti, Pierre-Hugues Herbert, ten drugi to mistrz wielkoszlemowego US Open w deblu, wygrała z duetem chorwackim Nikola Mektić, Antonio Sancić 6-3, 7-6. Zwycięzcy nie kryli zadowolenia przy dekoracji, to dla nich kolejny sukces. Wrocław będą wspominać dobrze, jak i pozostali tenisiści uczestniczący w Challengerze. Zawodnicy są bardzo zadowoleni z poziomu organizacji turnieju. W ubiegły weekend oglądaliśmy zmagania finałowe z udziałem zawodników kategorii U18 i U21. Polacy nie odegrali ważnych ról. Teraz miało być zupełnie inaczej. W sobotę odbyły się ostatnie mecze seniorów i tu co najmniej kilku naszych reprezentantów liczyło na włączenie się do walki o podium. Złoto trafiło jednak w ręce 21-letniego Jacka Jonesa z Walii. W finale pokonał swojego rodaka Jimmy'ego Clarka 7-4. Faworytem był ten drugi, który do rundy pucharowej przystępował jako najwyżej rozstawiony zawodnik. W finale jednak to Jones był zdecydowanie pewniejszy i wykorzystywał błędy rywala. A jak wypadli nasi? Kacper Filipiak i Adam Stefanów zakończyli starty na ćwierćfinałach. To najlepsi spośród biało-czerwonych. W rundzie grupowej wspomniana dwójka nie doznała porażki, była dobrze rozstawiona przed kolejną fazą rywalizacji. Stefanów był 9, a Filipiak 10. Ten drugi do ćwierćfinału nie miał jednak łatwej drogi. Najpierw musiał rozegrać aż 7 frame'ów z Duńczykiem Kampe, a potem z rodakiem Baranowskim. Później dość łatwo uporał się z zawodnikiem ze Szwajcarii Urzen Barcherem. Nasz największy talent został ostatecznie wyeliminowany przez późniejszego mistrza Jonesa, przegrywając 4-5. Szkoda, bo Polak miał dobry początek meczu i prowadził już 3-0. Adam Stefanów szybciej przechodził przez kolejne rundy, pewnie odprawił Islandczyka Christiansona, a także wrocławianina Krzysztofa Wróbla, który na pewno liczył na więcej. Trochę dłużej męczył się z Davidem Johnem. Zatrzymał go dopiero drugi z finalistów Clark. Stefanów przegrał 4-5. Powracając do Wróbla, to nie może on być zadowolony z wyniku sportowego. Organizacyjnie jednak turniej udało mu się poprowadzić doskonale. Test przed The World Games 2017 zdany na piątkę. Brawo Gimbasket, wielkie zaangażowanie i bardzo dobra druga połowa. Tak grających chłopców Roberta Kościuka chcemy oglądać. Tym razem wrocławianie słabiej spisali się w pierwszej części. Mieli problemy ze skutecznością. Inauguracyjne 10 minut przegrali 12-19. O ledwie 2 punkty lepiej w ataku zagrali w drugiej odsłonie. Defensywa pozostała na podobnym poziomie i do przerwy ekipa z Otmuchowa prowadziła 38-26. Wydawało się, że Gimbasket poniesie kolejną porażkę w tym sezonie, tym bardziej, że w perspektywie była trzecia kwarta tak fatalnie zazwyczaj grana przez tę drużynę. Po przerwie jednak wrocławianie byli zupełnie innym zespołem niż zazwyczaj. Przede wszystkim poprawili skuteczność. Do tego zdobywanie punktów rozłożyło się na cały team. W trzeciej kwarcie Gimbasket zagrał wręcz wzorowo i w ataku i w obronie. Wygrał tę część różnicą 13 punktów i to spowodowało, że przed rozpoczęciem ostatniej odsłony meczu prowadził jednym oczkiem. W kwarcie numer 4 trwała prawdziwa koszykarska wojna. Większość na prowadzeniu byli rywale, ale na 74 sekundy przed końcem 2 punkty zdobył Oskar Bukowiecki i Gimbasket prowadził 62-61. Rywale na 29 sekund przed syreną trafiają jednak za 2 punkty. Punktuje Artur Barycza. Decydujące o losach meczu oczka na 7 sekund przed końcem zdobywa jednak Rafał Malitka i wrocławianie ostatecznie zwyciężają. To ich czwarta wygrana w tym sezonie. Tym razem aż 5 zawodników Gimbasketu zdobyło co najmniej 10 punktów. Najwięcej 13 rzucił bohater ostatniej akcji, Rafał Malitka.
Śląski i WKK są faworytami u gospodarzy, nastroje bojowe. Jesteśmy na razie wszyscy gdzieś tam zwarci, gotowi na te finały, czekamy już od pewnego czasu, chłopcy o tym myślą, więc wydaje się, że i koncentracja jest, i jesteśmy dobrze przygotowani taktycznie, fizycznie, więc mam nadzieję, że w środę się zaczną dla nas dobre zawody. WKK przygotowywał się do finałów, grając m.in. na parkietach drugiej ligi. To był dobry trening, mówi opiekun Wrocławia. Dwa ostatnie mecze drugoligowe potraktowaliśmy jako okres przygotowawczy do finałów U20. Podzieliliśmy minuty między wszystkich zawodników, staraliśmy się, żeby w jednym meczu więcej pograli jedni zawodnicy, w drugim meczu więcej grała kolejna ekipa. Także był to bezpośredni okres przygotowawczy przed mistrzostwami, które zaczynają się już od środy. Koncentracja będzie najważniejsza w turnieju. Nie można sobie pozwolić na chwilę słabości. To jest turniej. W turnieju gra się tak, że czasami jest dobry dzień, następnego dnia nic nie wychodzi, także trzeba być skoncentrowanym. Jedno jest pewne, że do zwycięstw poprowadzi nas obrona. Mówię, atak raz jest, raz go nie ma. To tak jest po prostu w tym dziwnym sporcie. Ciężko wskazać zespół, który w mistrzostwach odegra kluczową rolę. Tak naprawdę każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Myślę, że będzie decydowała dyspozycja dnia oraz rozpracowanie taktyczne przeciwnika. Własna hala będzie pomocna, czy też może będzie przeszkodą dla Śląska? Ja już kilka finałów jako trener odbyłem, więc to jest różnie. To jest tak, że wszystko zależy od charakteru zawodników, ponieważ będąc grając we własnej hali, presja się jeszcze zwiększa, więc niektórzy z zawodników mogą to lepiej odbierać, niektórzy gorzej. No, natomiast na pewno, jeżeli będzie pełna hala i będzie... I kibice nam będą sprzyjać, czyli będą kibicować, będą gdzieś tam głośniej, to podejrzewam, bardziej nas to poniesie do lepszej gry, niż gdzieś tam będzie nas to dołowało. Natomiast bezwzględnie hala jest atutem i wydaje się, że tak będzie. Tak dla Śląska, jak i WKK, kluczowa będzie postawa w obronie. Kluczem do sukcesu dla naszego zespołu, bo patrzymy przede wszystkim na siebie, jest przez cały rok defensywa. Jeżeli bardzo dobrze funkcjonujemy w defensywie, wtedy wygrywamy większość spotkań. Drugim kluczem do sukcesu na pewno jest w ofensywie dzielenie się piłką. To powoduje ruch piłki i to powoduje dużo, dużo łatwych pozycji strzeleckich dla naszych zawodników. 8 zespołów w turnieju finałowym podzielonych jest na 2 grupy. Awans zdobędą 2 najlepsze drużyny z każdej. Od środy do piątku toczyć się będzie rywalizacja w grupach. W weekend półfinały, mecz o 3 miejsce i wielki finał. 7 turniej, każdy kolejny był coraz lepszy. Na progres liczymy też i tym razem. Na starcie staną drużyny z różnych części Dolnego Śląska, ale nie tylko, przyjadą też na przykład goście z Łodzi, tylko po to, by zagrać. 7 edycja na stałe wpisał się już w kalendarz koszykówki amatorskiej we Wrocławiu i w regionie, ponieważ przyjeżdżają do nas również drużyny ze Szczawna, ze Świebodzic. Także mamy drużynę z Łodzi, więc nie tylko Wrocław. Nie ma się co dziwić uczestnikom, że tak chętnie przyjeżdżają do Wrocławia, a tym, co są z Wrocławia, że tak chętnie grają w turnieju. Na najlepszych czekają bowiem atrakcyjne nagrody i finansowe, i rzeczowe. Oprócz standardowych medali i pucharów mamy jak najbardziej nagrody finansowe przewidziane, a także bardzo wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych. Uchylmy nieco rąbka tajemnicy, jakim systemem będą rozgrywane te zawody. Sprawdzamy też, ile drużyn ostatecznie weźmie udział w rywalizacji. Gramy najpierw w grupach, a później każde drużyny, które wychodzą z grupy, grają już pucharowo o miejsca medalowe. Turniej w soboty i niedzielę od 12 do 22 w hali MCS-u przy Parkowej we Wrocławiu. Nasza drużyna potrzebuje wsparcia kibiców bardziej niż zwykle. Niezależnie od miejsca w tabeli Śląska i Anwilu, starcie obu drużyn to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Nikomu nie musimy przypominać, jak wielką, bogatą historię mają pojedynki Śląska z Anwilem i w tym roku podchodzimy do tego spotkania zupełnie wyjątkowo. Oczywiście frekwencja w tym roku niestety jest trochę słabsza niż w latach poprzednich, ale na mecz z Anwilem przygotowujemy dla naszych kibiców bardzo wiele niespodzianek, które mam nadzieję te frekwencje poprawią. Chcielibyśmy, aby te spotkania znowu zaczęły przypominać, tak jak w latach poprzednich, spotkania Śląska z Anwilem chociażby w hali stulecia albo pojedynki Śląska-Wrocław
z ekipą z Włocławka w zeszłym roku, kiedy również mieliśmy pełną halę, czy dwa lata temu, kiedy graliśmy z Anwilem w półfinale Pucharu Polski. Oprawa meczu będzie wyjątkowa. Włodarze Śląska szykują prawdziwe święto i wielkie atrakcje, nie tylko te koszykarskie. W tym roku przygotowaliśmy dla kibiców specjalne zabawy, konkursy, o których kibice będą się dowiadywać kilka dni przed spotkaniem. Przede wszystkim każdy, kto przyjdzie na mecz Śląska z Anwilem do hali Orbita, przy wejściu, przy okazaniu biletu na to spotkanie będzie otrzymywał zupełnie za darmo zieloną koszulkę Śląska Wrocław. Dodatkowo na hali będzie kartoniada. To są takie dwie akcje, które wraz z naszym sponsorem uruchomiliśmy, czyli firmą Tyskie. Czyli będzie kartoniada, cała hala będzie w zielono-biało-czerwonych barwach. To nie koniec atrakcji. Jeszcze przed meczem czeka fanów Śląska powtórka z historii. Na kilka dni przed spotkaniem w ramach promocji tego meczu udostępnimy w internecie filmik promujący to spotkanie. Wierni historii, tak ten filmik będzie nosił taką nazwę. Wystąpią w nim chociażby Maciej Zieliński czy Mieczysław Łopatka, a także jeden z naszych koszykarzy obecnego składu, nawiązujący oczywiście do bogatej historii pojedynków Śląska-Wrocław z Anwilem Włocławek, ale nie tylko. Mam nadzieję, że będzie to taki fajny dodatek do całej otoczki, którą budujemy wokół tego meczu. Film będzie miał też trailer, który pojawi się najpierw kilka dni przed spotkaniem Śląska z Anwilem. Będzie już w sieci dostępny w całości. Myślimy, że to będzie, spodziewamy się, że będzie się cieszył dużą popularnością. Zanim filmowa lekcja, będzie przypomnienie historii okiem kibica, a później koszykarza. Ja doskonale pamiętam, czym charakteryzowały się mecze Śląska z Anwilem, a to dlatego, że zawsze z ojcem, jako młody chłopiec kilkuletni, chodziłem na mecze do hali ludowej, zawsze kilka godzin przed rozpoczęciem tego meczu trzeba było biec, aby załapać się na jak najlepsze miejsca. Przede wszystkim Anwil ze Śląskiem to były drużyny, które pod koniec lat 90. były na absolutnym topie. To były, myślę, że łączyły je też paradoksalnie skrajności, to znaczy Śląsk z dużego miasta, Anwil raczej z małego miasta. Tutaj Wrocław, tutaj Włocławek, tutaj i postać Macieja Zielińskiego, który nierozerwalnie kojarzy się ze Śląskiem. Po drugiej stronie Igor Griszczuk, który wprowadził wówczas Nobiles bodajże z drugiej ligi do ekstraklasy i tutaj klub, który ma wieloletnią, wielodziesiętną tradycję i kilkanaście tytułów mistrzowskich. Z drugiej strony Anwil, który bije się i podąża za tym pierwszym tytułem mistrzowskim. Z jednej strony Andrzej Urlep, z drugiej Eugeniusz Kijewski, czy później Jacek Winnicki i znowu Eugeniusz Kijewski, czy inni trenerzy Anwilu. Nienawiść, jaką obie strony kibiców do siebie żywiły, czyli Maciej Zieliński przyjeżdżający do hali we Włocławku, który widzi na trybunach kartoniadę, która mówi świętej pamięci Maciej Zieliński. Igor Griszczuk przyjeżdżający do Wrocławia i kibice z Wrocławia skandujący ironiczne Igor, Igor, gdy ten staje na linii rzutów wolnych. No to były piękne czasy, pełne hale, mnóstwo emocji. 6 marca zapowiada się więc wyjątkowo. Warto uczestniczyć w tym koszykarskim święcie. Ślęża ma dobre wspomnienia z rywalizacji z Wisłą. Te wspomnienia dotyczą Lublina i spotkania w ramach Krajowego Pucharu. Wrocławianki wtedy wielkie faworytki ograły. Liczymy, że będziemy tą dobrą pasę kontynuować. Na pewno ten mecz w Lublinie nie był idealny w naszym wykonaniu, bo miałyśmy dużą przewagę na początku. No i troszeczkę ją straciłyśmy i myślę, że nad tym musimy popracować, ale mam nadzieję, że przystępując do tego spotkania w pełni zmobilizowany, jesteśmy w stanie grać z nimi na równi i walczyć o zwycięstwo. Oczy wszystkich kibiców żeńskiego basketu będą zwrócone w niedzielę na Wrocław. To będzie wydarzenie tego tygodnia w żeńskiej koszykówce. Gramy z mistrzem. No i na pewno Wisła po tym meczu pucharowym przyjedzie grać z determinacją, żeby wygrać. Także zapowiada się ciekawa walka. Myślę, że będziemy walczyć, mecz będzie ciekawy do końca. Jedyną mocno zapracowaną zawodniczką Ślęzy była ostatnio Agnieszka Śnieżek, która reprezentowała Polskę w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy. Reszta drużyny chwilę odpoczywała i rozpoczęła już przygotowanie do operacji pod kryptonimem Wisła. Myślę, że podczas tej przerwy był czas i na odpoczynek, i na ciężką pracę, i na doskonalenie elementów,
które nie funkcjonowały podczas gry. Także myślę, że przepracowałyśmy ten okres solidnie, odpoczęłyśmy, jesteśmy naładowane, przygotowane i zarówno na ten mecz, jak i na play-offy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Przed meczem z Wisłą jest wiele niewiadomych po obu stronach, dodaje trener wrocławianek. Obydwie drużyny będą po przerwie, to znaczy zawodniczki kadrowiczki grały w kadrach i to przygotowanie się do tego meczu nie będzie pełnowartościowe takie. I to teraz wszystko w dużej części też będzie zależało od tego, kto jak wykorzystał tą przerwę. By myśleć o sukcesie z Wisłą, trzeba znaleźć receptę na defensywę Białej Gwiazdy. To jest drużyna, która na pewno gra bardzo mocno i dobrze w obronie i tak naprawdę trzeba być cały czas w pełni skoncentrowanym, bo wystarczy kilka minut dekoncentracji i tak naprawdę wynik się diametralnie zmienia. Na pewno jest to drużyna bardzo mocna ofensywnie, bardzo doświadczona, ma w swoim składzie graczy, którzy grają na bardzo wysokim poziomie i reprezentacyjnym, i ligowym, także myślę, że to jest drużyna kompletna, także, że tak powiem, my musimy grać na maksimum swoich możliwości. Zresztą ja uważam, że my również jesteśmy bardzo dobrą drużyną i mam nadzieję, że uda nam się to pokazać i wykorzystać w niedzielę. Rywal jest faworytem. Jeżeli chcemy wygrać, to musimy zaskoczyć Wisłę defensywą, podkreśla Paulauskas. Sporo dobrych, doświadczonych zawodniczych, dobra selekcja. Także na pewno kluczem do wygranej będzie obrona i jak nam się uda obronić Turner, czy Owinę, od tego będzie dużo zależało. Na pewno trzeba będzie dużo uwagi tym zawodniczym. Początek meczu Ślęz z Wisłą w niedzielę o 18 w hali AWF-u przy Stadionie Olimpijskim. Na razie wejściówki mogą nabywać posiadacze kart kibica. Pozostali mogą kupować bilety od 1 marca. Ile trzeba będzie zapłacić za możliwość obejrzenia piłkarskiej reprezentacji Polski? Ceny będą się wahać od 50 do 90 zł. Za bilet rodzinny, czyli dla opiekuna i dziecka do 12 roku życia, zapłacimy 70 zł. Ostatni mecz biało-czerwonych we Wrocławiu był bardzo udany w listopadzie ubiegłego roku. Nasi piłkarze pokonali Czechów 3-1, a stadion wypełnił się wtedy do ostatniego miejsca. Komu nie uda się kupić biletu na mecz w stolicy Dolnego Śląska, może zawsze wybrać się do Poznania. W stolicy Wielkopolski 23 marca biało-czerwoni zagrają z Serbią. Otwarta sprzedaż ruszy 29 lutego. Łącznie przed Euro 2016 Polacy rozegrają 4 spotkania. Marcowe w Poznaniu i we Wrocławiu i czerwcowe tuż przed wylotem do Francji w Gdańsku i Krakowie. W Trójmieście zmierzą się 1 czerwca z Holandią, by 5 dni później podjąć pod Wawelem reprezentację Litwy.